Wyznacz iloczyn. Mamy do pomnożenia trzy nawiasy. Przepiszmy je. Mamy x minus 3y razy 2z plus 5y razy z minus 2x. Pomnożymy najpierw przez siebie dwa pierwsze nawiasy. Dostaniemy. Mnożymy każde z wyrażeń z pierwszego nawiasu przez każde z wyrażeń z drugiego nawiasu. Czyli mamy pierwszy razy pierwszy, to mamy 2xz. Teraz pierwszy razy drugi, ustalmy znak plus razy plus daje plus. Mamy 5xy. Teraz mamy drugi razy pierwszy, ustalamy znak minus razy plus daje minus. 3 razy 2 to jest 6yz. I drugi razy drugi, ustalamy znak, czyli będzie minus. 3 razy 5 jest 15, y razy y to jest y do kwadratu. I cały pierwszy nawias będziemy mnożyć przez drugi nawias. Więc po kolei. Pierwsze wyrażenie razy pierwsze to mamy 2xz do kwadratu. Pierwsze razy drugie ustalamy znak, czyli mamy plus razy minus daje minus. 2 razy 2 jest 4. X do kwadratu z. Teraz mamy drugie wyrażenie razy pierwsze. Ustalamy znak. Plus razy plus daje plus. Mamy 5xyz. I drugie razy drugie. Ustalamy znak. Plus razy minus daje minus. I mamy 10x kwadrat y. Teraz mamy trzecie wyrażenie razy pierwsze. Ustalamy znak, czyli mamy minus razy plus daje minus. I będzie 6yz do kwadratu. I trzecie razy drugie. Minus razy minus daje plus. 6 razy 2 to będzie 12. xyz. I czwarte wyrażenie razy pierwsze. Ustalamy znak minus razy plus daje minus. I mamy 15y kwadrat z. I czwarte wyrażenie razy drugie. Mamy minus razy minus, to będzie plus 30xy kwadrat. Jedyne wyrażenia, które nam się powtarzają, to jest wyrażenie xyz. Występuje tu i tu, więc możemy jeszcze to wyredukować. Dostaniemy łącznie 17xyz. No a całą resztę możemy przypisać, czyli mamy plus 2xz kwadrat, minus 4x kwadrat z, minus 10x kwadrat y, minus 6yz kwadrat, minus 15y kwadrat z i plus 30xy kwadrat.